Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy teraz na Fuerteventurze. Wykorzystujemy nasz prezent świąteczny, który dostaliśmy od Domina taty. Nie nagrywałam nic wcześniej i w ogóle to będzie jedyny filmik z tego wyjazdu, bo uznałam, że ten wyjazd będzie idealnym wypoczynkiem dla mnie, właśnie dla Domina. Tak jest. Ale dzisiaj stwierdziłam, już jest po południu, w ogóle masakra, ale stwierdziłam, że dobra, nagrajmy vloga. Zobaczcie, w ogóle Domin nie ma skarpetek. To znaczy mam, ale nosi skarpetki. Nosi moje skarpetki, dlatego musieliśmy iść do sklepu, chodźcie. Dobra, oprowadzamy was w ogóle też trochę po pokoju za moment. Pokazuj, co kupiliśmy przed chwilą. Kupiliśmy mu w końcu skarpetki. Słuchajcie, to jesteśmy w hotelu, gdzie jest all inclusive, ale jest jedzenie tragiczne i w ogóle jedliśmy chyba 3 razy tylko tutaj. A sobie kupiliśmy dzisiaj bagietki. Nie mamy noża, nie mamy nic, ale mamy... Ale mamy łyżeczkę. Kupiliśmy sobie arbuza, więc robimy teraz sobie kanapeczki z dżemem. I arbuzem, do pogryzy. I zobaczymy, pewnie potem będziemy iść jeszcze na kolację, coś śmiesznego będzie się działo. Domin, co myślisz? Myślę, że są bardzo fajne wakacje. W każdym razie, oddaj, pomogę ci może, co? Lecić, kim ty jesteś, Zofia? Dasz radę! Dobra, daj. Ała. Sorry, moje, nie pękło. Moje oko. Odkręcam. Pokaż, ile ty masz siły. Dobra, uwaga, test siły. Proszę, to dla was, łapka w górę. No, więc będziemy to teraz sobie rozmawiać, robimy ucztę. Możemy jeszcze tutaj tylko szybko pokój pokazać przed naszą ucztą. To jest mega sy, więc nie komentujcie nawet tego. W ogóle panie sprząteczki, jak nam tutaj sprzątają, to jak sprzątają jakby wcale, nie? No tak, jeszcze jest szafa otwarta, warto to zauważyć. Zosia każdego wieczora mi mówi, żebym zamknął tą szafę, bo w nocy będzie miała koszmary. Taka jest teoria, mój tata mi ją zawsze mówi, jak była mała, że nigdy nie zasypiajcie przy otwartej szafie albo jakiejkolwiek półce, nieważne czym, bo koszmary się wtedy śnią i nie można tak spać. No naprawdę. Właśnie, więc zawsze jestem zmuszony zamykać tą szafę, dlatego już zrobię to teraz, żeby później nie było. I tak potem zapomnisz. No nie, bo będzie już zamknięta. Słuchajcie kochani, jeśli wam się podobają takie vlogi na tym kanale, to pamiętajcie koniecznie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybujcie kanał Zośwci, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Nie tak szybko, bo wpadajcie koniecznie... Moi widzowie to nie są twoi, oni lubią wolno, pomalutko wszystko. Pamiętajcie kochani, raz przyspieszcie sobie razy 3. Łapkę w górę. Słuchajcie, może was dziwić to, czemu kupiliśmy arbuza, bo jak jesteśmy w hotelu na wakacjach, powinien być arbuz. Nie, u nas są tylko jabłka i banany, nic więcej nie ma, ale... No widzę, że sobie wcinasz ładnie tutaj. Chciałbym powiedzieć o twojej wspaniałej tacy, którą jest jakby grzałka, tu się czajnik wkłada. Jak widzicie, mamy tu kabel, który prowadzi po prostu donikąd. W każdym razie ta tacka jest wyśmienita. I to jest grzanek? Grzaneczki też bardzo dobre. Ja też, ja też muszę spróbować. Pokazuj mi ją. Uwaga, próbuję grzaneczkę. O, aż podciekło mi po paluchu. Gracias. To teraz chodź spróbować arbuza, musimy się zamienić w stronę. Nie, bo tam kapie! O, kuźwa. O, pyszny, co? Jak za granicą. No to jemy. Jemy. I mamy soki. O, i mamy soki takie specjalnie świeżo wyciskane. Sami wyciskamy w sklepie, więc bardzo dobrze. Polska, zdrowo. Róbcie to. No, bardzo zdrowo. Serio. Kochani, zobaczcie, jakie mam spodnie. Mega gigantyczne spodnie. Noszę sobie tak. Dziewczyny, kupujcie spodnie w większym rozmiarze. Są o wiele wygodniejsze i macie większy komfort. No, idziemy teraz na kolację. Tak jest. Hotelową. Hotelową, wyjątkowo. Serio, bardzo wyjątkowo wręcz. Więc zobaczymy, jak będzie na kolacji. Zobaczymy, co sobie zjemy, a potem dalej oglądamy serialik. Ja już obejrzałam, a Domin kończy drugi sezon, więc nie wiem, jara się chyba, mega, nie? Się jaram tym serialem, mega, mam taką schizę po nim, że to jest hit na maksa, serio. I się, no. I sobie wyobrażam, że jakby to jestem ja i Zosia i jeszcze większą mam schizę, więc... I Domin się boi zostawać sam w pokoju, ta. Jak jest ciemno. Co to było, słyszałaś to? No, swoją drogą się też już ciemniło na dworze, więc super. Ale u was jest godzinę później. No, 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 jutro pewnie wam pokażemy jakieś widoki stąd, coś w tym stylu. Dzisiaj tak na luzie mamy. Tak, dzisiaj luźny start vloga jakby. No zobaczcie, tutaj mamy wannę, tu kibel, bidet. Dobra, idę, przepraszam, musiałem im pokazać, no. Dobra, wiecie co, dobrze, że mamy wannę i jest mega ciepła woda, bo przynajmniej sobie robię długie kąpiele i to jest przyjemne, bo do mnie mnie cały czas wkurza, więc muszę się odprężać. Czym ja cię wkurzam, no? Taka jestem. Dobra, idziemy na kolację. Idź, idź, idź. Ale mrocznie wyglądasz, dawaj, wsiadaj do windy. Leci.
lecimy na piętro 0 i tutaj mamy taką fajną windę właśnie z widokiem, może niekoniecznie na Zosię, ale z widokiem na widoki. Ale jest mega strasznie, bo to ta szyba tak odbija i się kręci w górę, no, i aż mi słabo. Się robi takie dziwne, ej no uważaj. Tak? Okej, okay, lecimy. Zobaczcie, mamy tutaj przejście. I normalnie wszystko super. Lecimy na kolację, pokażemy wam jak tam wygląda trochę, bo jest na serio, no nie za fajnie. No. Ogólnie jesteśmy na Fuerteventurze, jak już powiedziałam, nasz hotel się nazywa Elba Carlota. Carlota, no. I powiem wam, że ogólnie hotel spoko, ale jakbym miała 80 lat. No tak, bo to są same stare babcie. I serio, słuchajcie, my idziemy do baru na jakieś drinki wieczorem, a ta muzyka na żywo, same 55+. No. Nie ma nikogo młodszego, chyba że jakieś takie małe pierdki w wieku Nadii albo jeszcze no młodsze. Właśnie. My jesteśmy jedyni w takim wieku do 20. Tak, tak, serio. Masakra jakaś. Masakra. Zresztą sami zobaczcie. Słuchajcie, jesteśmy już na tej stołówce na starcu. No tak, jakby to jest nasza hotelowa stołówka. Zobaczcie, mamy sery, owoce, jak wam mówiłam, na jakieś mega słabizna. W ogóle nie, no mega słabizna, to nie ma co pokazywać. Jest. Ale mamy pieczywo. Tak, ledwo. Ledwo, co tu jest, serio, słuchajcie, kochani. Siadamy do stolika, bo trochę się wstydzimy wśród tych jakby dorosłych ludzi, tak, bardzo no, dorosłych. Jak widzicie, no tu jest serio, no śmiesznie, no nie powiem. Śmiesznie, śmiesznie. Chodźmy do stolika jakiegoś, wybierzmy. Patrz, wyjątkowo młodzi po lewej. Wyjątkowo no, super, dobra, siadamy, ja kamerę tu zostawiam i idę nałożyć jakieś jedzonko. Dobra, słuchajcie kochani, idzie Zosia z jedzeniem swoim, ma jakąś... Dzisiaj to jest już w ogóle tragedia. Minę zniesmaczoną widzę, że masz. Słuchajcie, to były truskawki w czekoladzie. No. Znaczy, że się nawija truskawkę i jest fontana czekolady i mówię, Jezu, wow, że biorę od razu i sobie nawiję i zjem. Musiałam to wypluć, bo ta truskawka jest mrożona. Tu masz tą truskawkę, ja pierdzielę, ale hit. Ja w ogóle nie ogarniam tego. O, i dostaliśmy właśnie wodę. Thank you very much, thank you, thank you. W ogóle ja nie komentuję, zjem to, spróbuję to zjeść, zobaczymy. No, więc co, słuchajcie kochani. Smacznego. Smacznego. Okej, okay, próba. Lepiej nie oceniajmy po prostu jak to tutaj jest. Ja mam pizzę smacznego, kochani. Patrzcie, to Zosia wymyśliła. Najpierw wam powiem, że nałożyliśmy sobie to jedzenie. To było obrzydliwe. Aż mi się, przepraszam, odbija, bo nawet owoców się tu nie daje. No więc wymyśliłam, że ukradniemy bułeczki, pieczywo. Znaczy nie no, no. Przy tym pieczywie były serwetki, no to pomyślałam. No właśnie, po to, że można na wynos, ale jeszcze mamy nóż. Mamy najgorsze, nóż, że mamy nóż. Myślę, żeby nas ludzie wypuścili, no tylko że to jest trochę stres jednak tak, dla mnie, tak, bo nigdy tak tego nie robiłam. A oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze masło. Ale o, dużo mam tego masła, 7 opakowań. Dobra, więc Zosia zrobiła tutaj taki mega magazyn. No bo jak w nocy będziemy głodni, słuchajcie, tutaj nawet nie ma takiego tak, czegoś, że jest bar jakiś otwarty do drugiej, trzeciej, nic, kończy jak się. W nocy jesteś głodny, to nie masz co zrobić, kończy nie masz. Kończy się kolacja o 20 i koniec, już do rana. No, więc słuchajcie kochani, wychodzimy teraz stąd i zobaczymy, czy nas zatrzymają na tym rabunku, czy też nie. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, udało nam się. Wyszliśmy z bułami w łapie, udało nam się. I z nożem, chowaj go, bo nam skonfiskują. Słuchajcie kochani, więc mamy już nowy dzień, jak widzicie wstaliśmy, w sumie wstaliśmy 2 godziny temu. Ale nie zmienia to faktu, że jest 15. Tak, więc wstaliśmy o 13, jest to ostatni dzień na naszych wakacjach, dlatego też sobie tak po prostu pospaliśmy, ponieważ jak się domyślacie, nie, noc była ciężka, wczoraj po prostu. Wczoraj sobie zrobiliśmy imprezkę, tak, sami w pokoju tu, no i tak się zasiedzieliśmy, tak się rozgadaliśmy, że no, masakra, grubo było. No właśnie, dlatego też obudziliśmy się o godzinie 13. Plan na dzisiaj mamy taki, że Zosia właśnie przed chwilą ogarnia pliki na nowy film jakiś tutaj. Tak, a czemu mam taki rozjechany ryj? No bo mam takie rywie oko. No patrzcie jak ja wyglądam. No tylko tutaj. Patrzcie no, jak ja wyglądam. No. Domino, już. Ale nie zrób tak. W każdym razie słuchajcie kochani, lecimy w góry dzisiaj, tak? Czy nie? Gdybyśmy pojechali w góry, to na pewno weźmiemy kamerę, więc zobaczycie super widoki. Na serio bardzo fajna rzecz na tej wyspie, dlatego namawiam Zosię. Sam powiedziałeś, że jeżeli tam pojedziemy, to mi spieprzysz cały wyjazd. No bo tak naprawdę nic tam nie ma wielkiego, jest mały pagórek, ale fajne. Mały pagórek, widać go stąd tutaj taki gigant. O, czyli jednak jesteś zajarana tematem. Chyba mi się słuchajcie, nie kochani, chce tam wchodzić. Słuchajcie kochani, lecimy w takie małe góry, nie są to jakieś wielkie szczyty, ale na pewno będziemy się wspinać dzisiaj, czy nie? Tam jest lina, prawda? Nie, kamienie i przepaść.
Więc słuchajcie, kochani, weźmiemy na pewno kamerę i będziemy tam kontynuować vloga. I nie mam rozjechaną jakąś twarz, to. No bo Jezus, bo mam taki obiektyw, jak nie chcesz mieć rozjechanej, to będziemy tak blisko. Dobra. Dobra? Dobra, słuchajcie, kochani, nieważne, Zosia narzeka na moją kamerę tej. Dobra, widzimy się później. Miłego dnia! Słuchajcie, kochani, udało mi się namówić Zosię na wyjazd. Jesteśmy jeszcze w hotelu. Swoją drogą pokazuję wam teraz, jak tu pięknie wygląda, nawet palma tu rośnie. Zobacz, jak tu wysoko w ogóle. Boję się, ale no. Dobra, słuchajcie, w ogóle to dobra, idziemy w góry, okej, okay, super. Ale najważniejsze jest to dla mnie dzisiaj, zobaczcie. Jaki plecaczek cudowny. No, byliśmy, po prostu mamy tutaj obok hotelu taką galerię i ja tak zwróciłam uwagę na ten plecaczek. I dzisiaj Dominik zrobił niespodziankę i mi kupił prezent. Napiszcie w komentarzu, że bardzo mnie rozpieszcza. Nieprawda. No to dobrze. A ja nie chciałam. Księżniczko, ty mała. Nie mów tak, ja bardzo nie chciałam. Ja bardzo nie chciałam. Znaczy bardzo chciałam, ale chciałam, żeby on mi kupował, a ja nie miałam pieniędzy. Jedziemy na zero. I mamy super plecaczek. I co? No jedziemy w górę, jeszcze idziemy sobie po jakiś piciu. Tak, zobaczycie, jakie piękne tam będą widoki. I jak bardzo Zosia będzie na mnie wkurzona, że ją zabrałem na taki wyjazd. No właśnie. Zobaczcie, piękny basenik, piękne wszystko tu no mamy. Szkoda, że nie ma słońca, jest zimno w cholerę. Ta. I chyba zaraz ubiorę sweter, bo... To znaczy, no jest mega wiatr, bo generalnie to jest ciepło, ale gdyby nie ten wiatr, to byłoby dużo lepiej. Ale... Bardzo ładne widoki tu są, tutaj... Bardzo dużo starych ludzi. Tak, bardzo dużo, bardzo dużo. Co jest? Słuchajcie, ja w ogóle tego nie skomentuję. Widzicie te góry przed nami? One są bardzo małe. Ja chodziłam po górach, ale bez przesady, ja nie mam butów. Ja też nie mam butów. Nie mam schronu, no, nie mam termosu. No, no masz ten, jak to się nazywa, sweterek przecież. Ale ja się boję, że... Ja rozumiem, że ty z Mikołajem tam chodziłeś, ale ja nie jestem Mikołaj. No ale chciałaś robić takie rzeczy. Ale jakie bez przesady, normalnie... Ta góra. No tak, tamta góra, no. Malutka jest, ale będzie super widok. Słuchajcie, kochani, dojechaliśmy taksówką w takie miejsce. 5 euro normalnie, ta, trzeba było iść pieszo już. Za 5 euro. A zobaczcie to, tam jest nasz hotel. Tak, nasz hotel jest gdzieś tam. No. Widać go stąd, więc na pewno się, kocie, nie zgubimy. Najwyżej pójdziemy prosto do hotelu, ale... Ej, a można iść tędy? No jasne, że tak. I to też by była przygoda dla nas, bo byśmy chodzili po jakichś dziwnych kamieniach, ale my chcemy iść jeszcze... Bo najlepsze jest to, że tam w ogóle pada już deszcz. Tak. Jest mega pochmurnie, zimno, ale zaczynamy przygodę. Lecimy, zobaczymy. Czyżby ten film miał tytuł Najgorsza przygoda mojego życia z moim chłopakiem? Nieprawda, no przestań tak mówić brzydko. Ale pod górę. No już jest pod górę, o! Już jest ciężko. A ja tej w spódniczce jak się odwaliłam normalnie w góry. No zdjęcie, tak, idziemy ci zrobić zdjęcie. To jest nasz cel, tak jakby. Ta, już nie gadam. Żeby była wymówka, że pojechaliśmy tam tylko po zdjęcie, w razie czego. Słuchajcie, kochani, lecimy. Prawie, słuchajcie, kochani, jesteśmy już w naszej podróży po górach. No Zosiu, co się dzieje? Jesteśmy na takich widokach, no nie, kuźwa. Nie na takich widokach, na takim spadzie. I tu mój... No i słuchajcie, kochani, no serio, wow. Naszym celem jest dojść sobie tam, żeby było tak typowo jak na pustyni, ponieważ jak widzicie, tutaj jeszcze widać jakieś domy, a my będziemy na takim fajnym odludziu. No nie wiem, mega mnie to jara ogólnie zawsze takie rzeczy. Kochani, słuchajcie, w sumie jestem ciekawa, ile nam to zajęło z półtorej godziny. Z półtorej godziny, no. Po takim półtorej godzinnym spacerku jesteśmy teraz na kamlotach gdzieś sobie, ale ładnie w ogóle wyglądam. No pięknie wyglądasz. Jesteśmy sobie teraz na kamlotach, siedzimy, robimy sobie przerwę. Powiem wam, że ogólnie dziwi mnie to, przecież mówiłam Dominowi, że u nas w hotelu odczuwamy takie... Że jest zimno że po jest prostu, zimno, no. Tak, a tutaj w sumie jestem tak w krótkim rękawku, w spódniczce i wcale tego aż tak bardzo nie czuję, ale no jest super, pijemy sobie teraz wodę. Jest bardzo super, fajne widoki, na serio mega cisza, oprócz tego, że parę ludzi tutaj spaceruje, tam są w tle. Ja bym myślałam, że nikogo tu nie będzie, ale jednak są. No bo żeby nikogo nie było, to trzeba serio iść jeszcze dalej. Ale mamy teraz 10 sekund ciszy, zobaczcie jak to jest cicho. Okej. Wow. Ale w ogóle zobaczcie, przyszliśmy stamtąd, jak widać te budynki, to tam byliśmy, tam nas taksówka wysadziła i szliśmy cały czas tam prosto. Taki górek i w ogóle tutaj wy już niby widzicie, że jest niby już płasko, a tak naprawdę jeszcze tutaj jest góra. Tak, tak, jest taka jakby przepaść tu, no. Po prostu taka perspektywa, trzeba, no. Tak, i trzeba było wejść jeszcze pod tą górę i tak cały czas, ale ogólnie to było bosko, super sobie spacerek zrobiliśmy i no, myślę, że już zaraz po prostu będziemy wracać, nie? Tak, zaraz będziemy wracać. A się też tak wydaje w miarę blisko, więc może nawet pieszo wrócić. Tak, zobaczymy.
Tak jest. Pierwszą glubę musiałam zaliczyć, ja oczywiście właśnie. Ale jaka ona była słodka! Jak no, ty zrobiłaś? Pokaż na siebie. Słuchajcie kochani, Zosia się po prostu wywaliła, no co tu dużo mówić, ale w jaki no, sposób... No bo nie, bo była przepaść po prostu i luźne kamienie. Tak. I Domin szedł i ja już patrzę, o jest niebezpiecznie, no ja to... mówię, ja to zrobię na banku w sposób bardzo bezpieczny, ale coś mi nie wyszło. No i Zosia się wywaliła i zrobiła takie... Taką minkę zrobiła po prostu mega słodką, mega słodką, no. Że i masakra. I po prostu spanikowałam, bo jakby no nic takiego się nie stało, tak. Ale tam były takie mega tak. Po prostu kamienie. I wiecie, ta ziemia mi się osunęła między nogami, wywaliłam się na ręce i tutaj mi się wbił kamień. Strasznie mi piekło do ręce, bo zaczyna, nic takiego się nie stało. No, zaczyna wiać w ogóle wiatr, dlatego chowam kamerę i widzimy się pewnie jak będziemy w hotelu albo coś w tym stylu. Nie? Albo jak ktoś nas zaatakuje. Albo jak ktoś nas zaatakuje. Słuchajcie, zeszliśmy przed chwilą z gór i nie chcieliśmy iść drogą do naszego hotelu i zobaczyliśmy jakieś tajemne przejście i zobaczcie, gdzie jesteśmy. Patrzcie to, słuchajcie kochani, jesteśmy na jakimś polu golfowym. Właśnie. Chodzi o to, że w pierwszy dzień mama Domina powiedziała, że na Fuercie gdzieś tutaj, nie wiadomo gdzie, jest jakieś takie najlepsze w ogóle pole golfowe. Tak. I my teraz patrzymy, są golfiści i ja bym tak na to wpadłam, że to wygląda właśnie jak pole golfowe, jest tak pięknie, no. Że no pod, na na pewno to jest płatne. Masakra, ale... no bo weszliśmy w ogóle jakąś dziurą w płocie, bo wiecie, my byliśmy w górach, więc jakby w ogóle nie stwierdziliśmy, że to jest coś złego, bo już mamy taką jakby pierwiastek adrenaliny, że mówimy, a dziura w płocie, przejdźmy się, nie? Bo co nam szkodzi? Ale jest przepięknie i teraz sobie pospacerujemy tu, zobaczymy, czy... Może nas wywalą. Albo nas wywalą, albo wyjdziemy sobie jakoś stąd, bo będziemy coraz bliżej naszego hotelu teraz po prostu, więc zobaczymy, ale idziemy się. W ogóle tam był taki fajny jeżyk przed chwilą. Właśnie był jeżyk i byśmy do niego sami poszli, może wam tutaj wstawię zdjęcie zaraz i zobaczcie jeżyka, chodził sobie, tylko ja do niego podeszłam i bardzo się chory, zestresował. Taki chory był, albo tak, zestresowany. W ogóle nie miał oczu, jakby miał całe zaropiałe, i, ale jak byłam blisko, to nawet nie wyciągnął kolce. No dlatego może był już stary, chory, no, ale nie miał siły słodki. Uciekać nawet, więc w każdym razie nic mu nie zrobiliśmy i odeszliśmy. Biedny jeżyk, ale bardzo słodki był. No. Słuchajcie kochani, my sobie tutaj idziemy pozwiedzać i jak coś by się działo, będziemy nagrywać od razu. Słuchajcie, jakiego mam chłopaka modela, teraz będziemy robić tutaj zdjęcia. Jest taki twerki. Daj mi klapsa, Dupeczka. Robimy zdjęcia. Jest tutaj tak niesamowicie. Boże, tam jeszcze przed chwilą byliśmy, tam daleko. No, jakiś kurde indyk chodzi. Kaka. Indyk, kaka. W każdym razie jest taka kaka. Jesteś słodki. Jesteś taki złodziak. Przestań. No przecież tylko całuję. O, idą jacyś golfiści, ale oni pomyślą, że my też gramy w golfa. Bo to nie jest obsługa. Udawaj, że grasz. Bo to jakiś facet i dobra. Udaję, że gram. Nie ma wyjścia z tego pola golfowego, byśmy musieli przyjść całe znów, a to by nam zajęło... To znaczy nawet nie wiemy gdzie iść. No, byśmy musieli iść znów tam, gdzie skąd wyszliśmy i iść jeszcze kolejną godzinę, więc uciekamy jakby stąd. Tak, znaleźliśmy taką dziurę jakby pod mostem, widzicie, tam jest takie tam, dosłownie tam. I to jest dla mnie niepojęte co się dzieje, schodzimy tu. Gdzie tak, zobaczę jak to jest wysoko, no. I będziemy szli tam pod tym mostem i zobaczymy co dalej. Tak, ja chowam kamerę, bo nie chcę jej poobijać, więc powodzenia dla nas. Kochani, słuchajcie, wróciliśmy z naszej podróży, jesteśmy wpadnięci, poleżeliśmy trochę, nagraliśmy kolejny film. Tak, na kanał Tomy, zapraszamy. Więc wbijajcie tam koniecznie, jeżeli u mnie nie ma filmu tam, zawsze na pewno będzie. Tak. Zosia na pewno będzie zawsze na filmach na kanale Tomy, więc jakby była rzadko tutaj, to na pewno będzie tam częściej, więc super. No. Słuchajcie, Domin tam wam nagrywał, jak wyglądał ten spad taki. No, tak. I słuchajcie, przeszliśmy to, potem musieliśmy się znów wspinać no. Z drugiej strony, po drugiej masakra. Stronie mostku. Serio. Masakra. Mega emocjonujący dzień. Tak, ale potem już normalnie byliśmy na drodze, blisko naszego hotelu, ale właśnie przed chwilą też gadaliśmy o tym, że cieszę się, że jesteśmy tacy, tak. Że jesteśmy sobie wdzięczni zawsze za takie wyprawy, że było no. Mega śmiesznie, mega intensywnie, długo dość. Tak naprawdę ja jestem pierwszy raz tutaj, więc w sumie nie wiedziałam też, gdzie trafię, co się stanie, a było super, więc dziękuję Tobie. Ja tobie też dziękuję, uwielbiam takie dni z tobą. No i było super, mam nadzieję, że wam się również podobało, że to zobaczyliście, że byliście troszeczkę z nami i tyle, tak? No, dziękujemy wam za oglądanie. Dziękujemy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować mój kanał, wbijajcie do Domina, bo tam też dużo mnie.